Witamy Państwa na Gali Obywatelskiej 2021. Szanowni Państwo, zgodnie z wieloletnią tradycją spotykamy się w grudniu, aby podsumować działania organizacji pozarządowych w mieście Szczecinie. To okazja, aby Wam podziękować, aby docenić Waszą pracę i Wasze zaangażowanie w różne tematy i w różne projekty, które realizowane są na terenie Szczecina. Niestety nie możemy się spotkać osobiście, ale to nie oznacza, że nie doceniamy Waszej pracy, Waszego zaangażowania, Waszego wysiłku. Bardzo serdecznie chciałbym pogratulować wszystkim tych, którzy wyróżniamy w tym roku. Robicie naprawdę niesamowitą pracę i myślę, że wszyscy Szczecinianie są Wam za to bardzo, bardzo wdzięczni. Już od 11 lat grudzień jest miesiącem, w którym prezentujemy, podsumowujemy i nagradzamy działalność szczecińskich organizacji pozarządowych. Cechuje je zaangażowanie społeczne i kreatywność. Jak ważny jest społeczny kapitał ludzki, doskonale mogliśmy to zauważyć w ostatnim okresie pandemii. Szczególnym powodem do radości jest fakt, że tych podmiotów działających na rzecz innych w naszym mieście jest z roku na rok coraz więcej. Aktywność lokalnych organizacji wyróżnimy dziś w ramach trzeciej edycji konkursu Pozarządowy Szczecin, organizowanego przez prezydenta miasta Szczecin wraz z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor Trzeci. Celem konkursu jest pokazywanie aktywności mieszkańców i stojących za nimi organizacji w podejmowaniu różnych społecznych wyzwań, wyróżnianie i nagradzanie obywatelskich postaw osób, które na co dzień bezinteresownie działają na rzecz innych, aktywnie organizują pomoc sąsiedzką, wspierają społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub walczą o ochronę środowiska. Dzisiejsza gala jest po to, by pokazać naszym organizacjom, że to widzimy i doceniamy, a mieszkańców Szczecina zainspirować i zarazić wielką społeczną pasją. Kandydatów do tegorocznej edycji konkursu mógł zgłosić mieszkaniec, inna organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna. Spośród 20 zgłoszeń do trzech kategorii oceniane były działania podjęte przez kandydatów w okresie od września 2020 roku do września 2021 roku. Oceny wyboru laureatów oraz wyróżnień dokonała kapituła konkursu składająca się z przedstawicieli mieszkańców, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor Trzeci, Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Urzędu Miasta Szczecin. Kategoria Projekt Społeczny, czyli inicjatywa na rzecz określonej przez organizację pozarządową grupy. Wyróżnienie i nagrodę w wysokości 400 zł otrzymali Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny za projekt Bożonarodzeniowy Jarmark Online, który był doskonałą okazją do aktywizacji dzieci i ich rodziców spośród blisko 56 placówek oraz wspólnego kreatywnego spędzania czasu. Ponad 130 własnoręcznie wykonanych dekoracji świątecznych przez podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci posłużyło na zorganizowanie wirtualnego jarmarku, w efekcie którego udało się zebrać środki w wysokości 3,5 tysiąca złotych na potrzeby dalszych działań stowarzyszenia. Fundacja Las Sztuki za wystawę Raj na Ziemi i towarzyszącą jej przestrzeń dźwiękową Cisza i Muzyka. Przygotowany specjalny pokaz o tematyce ekologicznej, prezentujący świat niedalekiej przyszłości, miał na celu pobudzić wyobraźnię ekologiczną wśród młodych mieszkańców Szczecina przy wykorzystaniu sztuki oraz edukacji opartej na nauce przez zabawę, czy doświadczaniu oraz zwrócić uwagę na najbardziej aktualne zagadnienia na świecie związane z ekologią i dbaniem o naszą planetę. Laureatem i zdobywcą nagrody pieniężnej w wysokości 2000 zł oraz statuetki w kategorii Projekt Społeczny została Fundacja Badań Społecznych za projekt Psyche Pozytywni, którego ideą było wsparcie mieszkańców Szczecina w aspekcie wzrostu wiedzy i świadomości zdrowia psychofizycznego, jak i wypracowanie konkretnych umiejętności radzenia sobie z trudnościami. Ogromne zainteresowanie udziałem w warsztatach zarówno dzieci, jak i dorosłych pokazało realizatorom, jak dużą potrzebą są tego typu działania. Fundacja już dziś zapowiada kolejne projekty tego typu. Zapraszam na film. Projekt Psyche Pozytywni jest odpowiedzią na społeczną potrzebę zapewnienia odpowiedzi na to, jak radzić sobie z negatywnym napięciem, stresem, lękiem i innymi negatywnymi emocjami.
Wychodząc temu naprzeciw, postanowiliśmy pomóc, albo powinnam raczej powiedzieć, nauczyć naszych mieszkańców tego, aby sami sobie pomagali w tego typu sytuacjach. I stąd właśnie pomysł na psychę pozytywnych, który polegał na przygotowaniu zajęć plenerowych dla mieszkańców Szczecina i również dla ich dzieci. Po przeprowadzeniu tych warsztatów stwierdziliśmy, że rzeczywiście jest popyt na tego typu zajęcia i potrzeba kolejnych tego typu zajęć. Kategoria akcja społeczno-obywatelska, czyli inicjatywa uczestnika podejmowana wraz z mieszkańcami, gdzie zaangażowanie w akcję mieszkańców jest jego kluczowym elementem. Wyróżnienie i nagrodę w wysokości 400 zł otrzymali Szczeciński Klub Azji za kolejną 15. edycję spotkań z mieszkańcami Szczecina w ramach projektu Ekologia w Azji, inicjatywie z zakresu ekologii i ochrony środowiska, która w dobie kryzysu ekologicznego jest niezwykle cenna. W trakcie projektu mieszkańcy mogli zapoznać się z najnowocześniejszymi technologiami i metodami wykorzystywania w tych dziedzinach zarówno w krajach azjatyckich, jak i na rodzimym gruncie. Uczestnicy programu mogli również zwiększyć wiedzę na temat możliwości odzyskiwania i przetwarzania surowców z odpadów w wartościowe produkty oraz uświadomić sobie, jak ważne jest działanie uwzględniające troskę o środowisko naturalne. Stowarzyszenie Wywrotka. Za pierwsze w Polsce ekstremalne zawody w sprzątaniu lasu Trashmageddon to unikalne połączenie akcji ekologicznej ze sportem, które w sposób nietypowy pokazuje, że sprzątanie lasu nie musi być nudne, ale może nieść ze sobą przygodę, emocje i dobrą zabawę. Tegoroczna edycja zakończyła się spektakularnym sukcesem. Efektem wydarzenia było oczyszczenie Puszczy Bukowej z ponad 4 ton śmieci. Laureatem i zdobywcą nagrody pieniężnej w wysokości 2000 zł oraz statuetki w kategorii projekt społeczny zostało Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIX wraz z Centrum Seniora za akcją Wielkiej Mocy na rzecz szczecińskich seniorów podczas świąt wielkanocnych. Okres pandemii pokazał, jaka siła drzemie w każdym z nas. W realizację inicjatywy udało się zaangażować licznie mieszkańców Szczecina, lokalne firmy, przedszkola i szkoły. Dzięki pomocy i otwartym sercom dla najstarszych, często samotnych mieszkańców miasta, także podopiecznych domów pomocy społecznej, przygotowano paczki oraz świąteczne upominki, a dzięki zbiórce pieniężnej trafiły do najbardziej potrzebujących. Czas na film. Centrum Seniora w Szczecinie, które jest prowadzone przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIX, w okresie przed świętami wielkanocnymi zorganizował przepiękną akcję Wielkiej Mocy, która była skierowana do najuboższych i najstarszych mieszkańców naszego miasta. W ramach tej akcji przeprowadziłyśmy parę inicjatyw dzięki wielkiemu wsparciu mieszkańców i wolontariuszy. Nasi seniorzy, którzy tutaj do nas, do naszego centrum przychodzą, pomogli nam stworzyć bardzo dużo ręcznie szytych prezentów, które zostały przekazane do mieszkańców domów pomocy społecznej. Mamy nadzieję, że dzięki takim inicjatywom seniorzy poczuli, że są dla nas niezwykle ważni, że mieszkańcy o nich pamiętają i że te święta były dla nich naprawdę magiczne. Dzisiejsza gala upływa również pod znakiem świętowania jubileuszu dwóch szczególnych podmiotów na pozarządowej mapie Szczecina. Wśród licznych organizacji pozarządowych miasta Szczecina są dwie, które w tym roku mają swoje dziesięciolecie. To Inkubator Kultury i Sektor Trzeci. Bardzo dziękujemy za Wasze zaangażowanie, za Waszą pracę. Życzymy dalszych sukcesów. Bądźcie dalej z nami. Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor Trzeci, prowadzone przez Fundację Sektor Trzeci i Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Inkubator Kultury animowany przez Stowarzyszenie Media Design, to właśnie oni wspólnie z miastem rozwijają świadome społeczeństwo obywatelskie. To w ich siedzibach każdy mieszkaniec uzyska pomoc w zakresie działalności w trzecim sektorze, a liczne organizacje pozarządowe mają tam swoje siedziby. Powstały, aby rozwijać potencjał istniejących i wzmacniać rozwój nowo powstałych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, a także lokalnych inicjatyw. Oba podmioty prowadzą osoby wyjątkowe, które z wielką pasją i ogromnym zaangażowaniem budują i promują działania społeczne, włączając w ich realizację mieszkańców Szczecina. Dziękujemy za Waszą obecność i aktywność. Życzymy wszystkim współpracownikom kolejnych owocnych lat.
wielu wspaniałych inicjatyw, dużo energii i chęci działania. Kategoria Projekt Społeczno-Obywatelski, czyli Zadanie, Inicjatywa, Działanie, akcja realizowana na rzecz mieszkańców Szczecina, mająca na celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutków pandemii koronawirusa. Wyróżnienie i nagrodę w wysokości 400 zł otrzymali Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny za cykl rozmów w trakcie pandemii ze specjalistami pod hasłem Poranki z psychologiem. Podczas rozmów transmitowanych na żywo spotkanie niosły rodzinom rozwiązania w komunikacji w sprawach zdrowia psychicznego, napięcia i stresu spowodowanego pandemią, a także wieloma towarzyszącymi jej problemami. Łącznie spotkania dotarły do blisko 40 tysięcy odbiorców. Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne Oswajanie Sztuki. Za projekt pod hasłem Prezentuj się lokalnie. W ramach oddolnych działań mieszkańców powstała strona internetowa dedykowana lokalnym przedsiębiorcom, która w trakcie pandemii była okazją dla wielu szczecińskich firm, aby zaprezentować swoją ofertę online, a dla mieszkańców naszego miasta zachętą do zakupów w najbliższym sąsiedztwie. Laureatem i zdobywcą nagrody pieniężnej w wysokości 2000 zł oraz statuetki w kategorii Projekt Społeczny została Fundacja Badań Społecznych za bajkoterapię dedykowaną najmłodszym odbiorcom pod nazwą Słowa w Koronie, która poruszając tematy radzenia sobie z trudnościami wywołanymi pandemią pomogła dzieciom zrozumieć sytuację oraz nabyć pozytywne wzorce radzenia sobie ze stresem. Zapraszamy na film. Słowa w Koronie, czyli bajki terapeutyczne wspierające dzieci w pandemii. Jest to projekt nasz autorski, dzięki któremu stworzyliśmy zestaw 5 bajek terapeutycznych skierowanych do dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Mieszkańcy naszego regionu mieli również wpływ tak naprawdę na to, co napiszemy, ponieważ mogli wziąć udział w głosowaniu, w którym wybierali te tematy, na które ich zdaniem jest największe zapotrzebowanie w stosunku do ich dzieci czy do ich podopiecznych. Staramy się, że tak powiem, kontynuować to dalej w naszej działalności. Jeszcze 4-krotnie organizowaliśmy różnego rodzaju szkolenia i odczyty bajek dotyczące bajkoterapii i również na przyszłość planujemy również działania, które mają na celu wspieranie zarówno dzieci, ale i dorosłych z naszego regionu. Wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Na zakończenie przed Państwem zespół Jackpot w aranżacji utworu Stanisława Sojki Tolerancja. Niech te piękne słowa piosenki i przesłanie w niej zawarte towarzyszą nam zawsze, uczą wrażliwości i otwarcia na problemy innych ludzi. Dużo zdrowia Państwu życzymy. Do zobaczenia. Drodzy społecznicy, pozdrawiamy Was serdecznie i z całego serca dziękujemy Wam bardzo za wszystko, co robicie. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli, otwarcie? Budować ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać. Problemy moje, twoje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka.
czekam na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć, siebie samego trzeba dać na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć, siebie samego trzeba dać.